Cześć i czołem, witam Was w tym odcinku na moim kanale, więc zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku, jeżeli jesteście nowi i dzisiaj zaczniemy Minecrafta w takim właśnie zamkowym stylu, ponieważ mam jeden zameczek, który będziemy dzisiaj oglądali, bo jeżeli ja nie grałam w Minecrafta na odcinku, to raz chyba przeszłam sobie dość sporo i widziałam tutaj nowy zamek. Nie jest on jakiś duży i może niezbyt można nazwać go zamkiem, ale zobaczymy, czy coś tutaj w ogóle jest. Jest na pewno spawner. Jak mi się wydaje, jest tutaj spawner pająków. No i oczywiście wpadłam, bo jak żeby inaczej. Ja sobie go tutaj zastawię, żeby żaden pajączek nam się tutaj nie zrespił, bo wtedy to będzie mały problem. Nie wiem, czy tam na dole coś jest. Chyba tam na dole niczego nie ma, więc nie będziemy tam schodzić. Później może sobie nawet przyjdę po tą cegłę i zrobimy może też jakiś domek. Nie sądzę, żeby tutaj było coś ciekawego, chociaż zobaczę i przejdę się może trochę w tą stronę, no ale nie wygląda na to, żeby coś tutaj było. Pod ziemią też niczego się nie dokopałam, myślałam, że może coś tutaj znajdę, ale przynajmniej węgiel znalazłam, więc będzie do levelu i będzie też na jakieś pochodnie. Kopiąc dalej natknęłam się na jakiś cave i w sumie poszłabym tam, zobaczyć może coś tam będzie ciekawego, ale nie sądzę. I mam już także pomysł na kolejną rzecz, którą zrobimy w dzisiejszym odcinku, ale to za chwilkę. No właśnie, tam jest pan Kostuś, nie za przyjemnie się robi. Zombie też do nas idzie, dobra, zeszłam sobie i zaraz go zabiję, mam nadzieję, że go zabiję. Bo jak go nie zabiję, o dobra, zabiłam go. Idzie jeszcze pająk i ja chciałabym się mniej więcej tutaj rozejrzeć. Tam widzę już, że mamy złoto. Mam bardzo mało zbroi i czuję się tutaj dość niebezpiecznie. Tam jeszcze jest coś na dole. Ja może poszłabym założyć zbroję. Na razie sobie wykorzystałam to, co już mam tutaj, bo chciałabym, żebym miała więcej miejsca w skrzynkach i przynajmniej się tutaj nie zmarnuje to. Zaczęłabym może od tej strony, bo tutaj jest najbardziej tak ciemno. Porozstawiam sobie pochodnie w większości tutaj miejscach. Tam u góry mamy złoto. Jeszcze wzięłabym to złoto. Tam jest chyba jakaś lawa. Poszłabym teraz w stronę tej lawy. Jeszcze gdzieś tutaj słyszę, bo co chwilę coś mi na głowę spada. Już jeden kostek spadł mi na głowę. Ja nie wiem, skąd one się biorą. Czy tam coś jeszcze jest, czy co? Dobra, poszłabym może trochę w tamtą stronę, chociaż niczego tutaj za bardzo nie widzę i jak myślałam, nic tutaj nie ma. Więc wykopię sobie to żelazo i pójdę w stronę lawy. Nawet nie zauważyłam, ale lawy nie tylko mamy tam. O Boże, tam jest Enderman, zrobi się zaraz niebezpiecznie, no ale dobra. Tutaj jeszcze jest lawa. I tej lawy nie zauważyłam na samym początku. Jestem też ciekawa, czy jest tutaj jakieś przejście gdzieś, czy coś, bo tak to przynajmniej wygląda. I tam jest jeszcze chyba dalsza część cave'a. Cave'a. No i tak, miałam rację, tutaj obok nie ma żadnych diamentów, nie będę na razie rozkopywała wokół tej lawy. Tu zbierzmy wszystkie minerały, które są, żebyśmy niczego nie przegapili. Wydaje mi się, że tam obok może być kolejna lawa, że to jednak nie był cave, tylko tam będzie lawa, ale to zaraz się okaże. Lawa i redstone, więc ja się cofam. No i kolejne kostki do mnie strzelają. Teraz przyszłoby porę pójść tam na dół. Tutaj gdzieś był ten Enderman, ale ja go nie widzę po raz kolejny, więc nie wiem, czy na pewno on tutaj nadal jest. Może się gdzieś cofnął. Tam jest pan Creeper w ogóle. Co się tu dzieje? No ale dobra, wykopię sobie pierw węgiel, bo węgiel się zawsze przyda, szczególnie, że już mam tylko i wyłącznie 3 pochodnie, więc zaraz będziemy musieli sobie zrobić pochodnie, o ile mam patyki. I moi drodzy, nawet diamenty znalazłam tutaj. No powiem, że sporo tych diamentów tutaj jest. 6 diamentów tutaj było. Czas zejść na dół, gdzie lawy jest sporo i nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, bo widziałam tutaj kostków i mam nadzieję, że nie wpadnę do tej lawy. Ja tutaj chcę tylko tak naprawdę zobaczyć, czy są diamenty tak obok tej lawy, bo w innym wypadku nie mam po co tutaj być. No bo jednak tylko diamenty się liczą, tak? No i diamentów nie było, więc ja się wracam na górę i przejdziemy dalej tutaj do tego cave'a. I czy mamy coś ciekawego? Tutaj jest złoto, ale złota na razie nie będę zbierała więcej, bo nie jest mi aż tak bardzo potrzebne. Tutaj znalazłam w ogóle jakieś
tunel. Tutaj jest kolejna. Jezus Maria! Kostuś! Ty chcesz, żebym ja chyba zawału dostała. Pal gumę, pal wroty. Ja ci się nie chcę z tobą tutaj bawić w kotka i myszkę. Idź się zabij najlepiej. O, dziękuję bardzo. Jak zaraz mnie jeszcze jakiś tutaj popchnie, to ja popchnę was i będziecie mieli przesrane. Nie chcę was już zanudzać tym cave'em, więc ja zaraz wyjdę sobie na powierzchnię i mam jeszcze pomysł właśnie, co będziemy mogli teraz zrobić. Jakiś czas temu, jak dobrze wiecie, w jednym z odcinków z Minecrafta znaleźliśmy tutaj tak dość mroczne miejsce, a nad tym miejscem jest kolejna latająca wyspa, bo ja pod jedną latającą wyspą mam już domek i tamta wyspa jest o wiele chyba mniejsza nawet od tej. Ta ma jeszcze dodatkowo takie spadające, spływające wodospady, a tam chyba był tylko i wyłącznie jeden. I ja wzięłam sobie dirta i my tam wejdziemy, bo jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda w porównaniu do tamtego, bo tam też już weszłam na samą górę. Jednak znalazłam tam papuszki i tak dalej, może tutaj też znajdziemy papuszki i wydaje mi się, że tak nawet będzie na 100%. Jednak no, może coś innego tam też znajdziemy. Zrobię sobie tam na pewno znacznie i chciałabym też przeznaczyć jeden odcinek na pewno na budowanie jakiegoś domku tam, takiego typowo dżungla, domek czy coś takiego. Fajnie wygląda ten zamek od góry, tak by the way. No dobra, wejdę na górę i zaraz zobaczymy, co tam będzie. No już jestem coraz bliżej, ale jak spadnę w tamtą stronę, to może być kiepsko. Dobrze, że wzięłam wiaderko z wodą. Widząc to, stwierdzam, że tam to wygląda o wiele lepiej. Tutaj, moi drodzy, jest tak normal. Nie, a tamtym jest po prostu o wiele ładniej, bo są ładniejsze drzewka, taka dżungla, no powiedzmy prawdę, taka fajna dżungla. Ale tutaj zastanawia mnie to, aha, bo to jest przepaść, myślałam, że to jest taka przepaść, wiecie, że taka dziura wielka połączona, ale chyba raczej nie. Ja przejdę sobie do tego miejsca, gdzie ja zaczęłam wchodzić tutaj, czyli tam, gdzie jest mój dirt, bo postawię tutaj znacznik, żebym się po prostu nie zgubiła, w którą stronę później mam to zniszczyć, bo to będziemy niszczyć, żeby to tak brzydko nie wyglądało. No i przeszłabym się w kółko, bo tam już byłam, to przejdę sobie w tą stronę. Mniej więcej już wiemy, co tutaj się znajduje. Same takie zwykłe drzewa, same brzozy i dęby i jakoś nie za fajnie tutaj jest, więc chyba domek zbudowałabym na tamtej wysepce. Tu jest też jakaś przepaść, zaraz zobaczymy, co tutaj jest. No i tu właśnie o taką przepaść mi chodziło, że jest tak pozamykana, bo myślałam, że tam jest tak samo. To nie powiem, że nie wygląda ciekawie. Tutaj wiecie, co bym zrobiła? Zrobiłabym tutaj takie szkło, że można byłoby tutaj chodzić, ale byśmy chodzili tak jakby w powietrzu, bo byłoby szkło i wiecie, lęk wysokości, kto ma, niech się zgłasza. Mamy nawet krówki, więc z jedzeniem tutaj nie byłoby problemu, bo można byłoby... O, nawet kury są. Byłoby można zrobić jakąś zagrodę i byłoby ich więcej. Strasznie dużo jest tutaj tych kur, tak szczerze mówiąc, nie sądziłam, że tak dużo ich będzie. I kolejna przepaść. Uwaga, uwaga. Ale tam fajnie to wygląda tutaj, tak. To zielone. Mega. Naprawdę mega. Poszłabym od drugiej strony zobaczyć, jak to wygląda, więc... Czy ja słyszałam zombiaka? Tutaj strasznie fajnie wyglądają obydwa biomy. Tutaj mamy taką dżunglę z jakimiś takimi typowymi błotnimi, że tak to ujmę, polami, a tam mamy takie zielone całe. Te grzyby mnie tutaj irytują najbardziej. Ja nie rozumiem, jak grzyb może być większy od drzewa. To jest dziwne. I chyba jestem na krańcu tej wysepki. I tak jestem na krańcu tej wysepki. Więc zobaczmy, jaki tutaj jest widok. Te drzewa są takie brzydkie, te tutaj takie wysokie. Tam mamy ładną zieleń. I no co? I to w sumie tyle jest tutaj. Tam widzę chyba jakiś zamek? Chyba, że tam już byłam. Może skoczyłabym do tej wody, co wy na to? Ale jak się zabiję, to tak trochę średnio. Dobra, skok do wody. Czy się uda, to nie mam zielonego pojęcia i poszłabym zobaczyć właśnie, co jest tam, czy ja tam byłam, czy co. I okej, dobra, no to czas ryzyk fizyk. O Boże, 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 jak się zabiję, to będzie śmiesznie. Dobra, skaczę. Ale chyba się nie zabiję, chyba jest dobrze. Dobra, jest dobrze, nie zabiłam.
Zaśmiałam się, ale już miałam praktycznie palpitację serca, wam powiem. Dobra, teraz trzeba iść w tamtą stronę, bodajże, z tego co pamiętam. I chciałabym zobaczyć, o tutaj jest to miejsce, ale to jest chyba ten zameczek, w którym ja byłam. A może nie? A może tutaj nie byłam? No to mamy zamek do zwiedzenia, kochani. No to sprawdźmy, ale tutaj chyba za dużo nie będzie. Są tylko drzwi. O nie. O nie! No, coś tak myślałam. Brawo, Klaudia, kretynko. A pewnie były tu jakieś skrzynki i znowu level straciłam. Nie, no jest mi przykro, naprawdę jest mi przykro. I tak się zastanawiałam, co jest, kurde, co to pika. Myślałam, że to jest ten włącznik od drzwi czy coś. A to była pułapka, więc świetnie, nabrałam się. Brawo, Klaudia. Oby tak dalej, dobrze ci idzie w tym Minecrafcie. Pomimo tego wyszłam sobie na samą górę, no i bez sensu tu szłam. Mamy chleb, redstone, jakąś płytkę, name tag i kolejną płytkę. Tu jeszcze jest redstone, no tak to nic ciekawego tutaj nie ma. Chciałabym jeszcze wam pokazać, jak o wiele, wiele ładniej wygląda ta wyspa, która jest tam, gdzie już mam domek, więc przejdźmy sobie do domku i jeszcze się prześpię przed tym i wtedy przejdziemy na górę. To jest ogólnie mój pierwszy domek, który zrobiłam w Minecrafcie na tym właśnie save'ie. Nie wiem, czy właśnie może niektórzy z was po prostu nie wiedzieli o tym, że taki domek już tutaj posiadam, bo ostatnio bardzo mało czasu w nim spędzam. Tam mamy naszą podwodną bazę, no i tutaj jest ta właśnie wyspa, która jak widzicie jest o wiele mniejsza niż tamta i jednak ma aż dwa wodospady, bo tam jest jeden, tutaj jest drugi. No i przeszłabym teraz właśnie na górę, żeby pokazać wam, jak ładnie wygląda ta wyspa w porównaniu do tamtej. Proszę bardzo, jest to góra, mamy papuszki nawet, tutaj jest bardzo ładna zielona papuszka. No i mamy drzewa kakaowca, więc to jest taka dżungla, która wygląda o wiele, wiele lepiej niż tamta góra, naprawdę. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. I przejdźmy się może kawałek. I są tutaj też te liany. Tam jest baby zombie. A nie, to jest zombie. Myślałam, że baby zombie. Zabijmy go, bo nieładnie tutaj przeszkadzać, jak ty tak możesz. No i tutaj jest jeszcze dalsza część tej wyspy. No i właśnie, jak już powiedziałam wcześniej, jest ona o wiele, wiele mniejsza niż poprzednia. Ale myślę, że da się tutaj zrobić jakiś fajny domek, więc możecie zagłosować, gdzie będziemy robić domek, czy chcecie na tej wyspie dużej, czy właśnie na tej tutaj, tej mniejszej, więc dajcie znać poniżej w komentarzu. Ja osobiście wolałabym zrobić domek tutaj, bo naprawdę wygląda tutaj wszystko o wiele, wiele ładniej w porównaniu z tamtą. No naprawdę. No tutaj przynajmniej jest ładnie. Może widoki nie są aż takie ładne jak tam, ale no powiedzmy szczerze, wygląda to lepiej. Tam w ogóle coś jest. Ja nie wiem, czy ja tam coś budowałam, czy co to jest. No dobra, sprawdźmy sobie. I to jest tam. Dobra, już wiem, co to jest. Już pamiętam. Byłam tutaj już kiedyś i tutaj są chyba tory z tego, co mi się wydaje. Tak, są tory i tutaj były chyba też skrzynki z tego, co pamiętam, jak kiedyś tutaj byłam, ale wszystko już sobie pozbierałam. A nie, skrzynek chyba nie było. A dobra, jednak była skrzynka, no ale ona została ogarnięta. I myślę, że w tym odcinku byłoby to już na tyle, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, więc widzimy się już w kolejnym odcinku z Minecrafta, więc cześć!